Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, inaczej ekonomiczne, to relatywnie młoda dziedzina nauki, dziedzina wywodząca się z ekonomii, ale i czerpiąca szeroko z teorii ekonomii i polityki gospodarczej w wymiarze gospodarki światowej. To dziedzina, która zajmuje się całym szeregiem zagadnień, które w większości mają ten przymiotnik międzynarodowy, prawda? Czyli międzynarodowe finanse, międzynarodowa integracja gospodarcza, międzynarodowe instytucje, takie jak Światowa Organizacja Handlu, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Bank Światowy i wiele, wiele innych o charakterze gospodarczym właśnie takich organizacji, instytucji. Również zajmujemy się wieloma innymi problemami, problemem handlu międzynarodowego, problemami relacji między rozmaitymi podmiotami, które uczestniczą współcześnie w gospodarce światowej, a tymi podmiotami nie są jak za dawnych czasów przede wszystkim gospodarki narodowe, ale także przedsiębiorstwa, które dzisiaj odgrywają bardzo ważną, czasami większą rolę niż jedne gospodarki krajowe, to są korporacje transnarodowe. Zajmujemy się w ramach międzynarodowych stosunków gospodarczych zagadnieniami na poziomie globalnym, na poziomie międzynarodowym, na poziomie regionalnym, czyli jest to poziom, można powiedzieć, mezzo, a także na poziomie mikro, czyli właśnie z punktu widzenia tych przedsiębiorstw, które uczestniczą w wymianie międzynarodowej, współpracy międzynarodowej. Także tutaj rozmaite płaszczyzny można wymienić tych zagadnień, którymi się międzynarodowe stosunki gospodarcze zajmują. Dają one wielkie możliwości dla zarobkowania, później podejmowania pracy przez studentów, absolwentów, mogą oni pracować w organizacjach międzynarodowych, mogą przede wszystkim w wielu licznie u nas w Polsce zakotwiczonych też korporacjach transnarodowych pracować, mogą podejmować pracę w mediach, mogą podejmować pracę w też w organizacjach samorządowych, rządowych, w organizacjach w administracji państwowej. Także szerokie są możliwości właśnie pracy po takiej specjalności jak międzynarodowe stosunki gospodarcze. I myślę, że każdy, kto się interesuje współczesnym światem, zmieniającym się bardzo szybko światem, bo widzimy, że do niedawna takim liderem w gospodarce światowej, przywódcą powiedzmy, który pociągał za sobą inne gospodarki, była gospodarka amerykańska. Dzisiaj to przywództwo się zmienia na korzyść Chin i te wszystkie zagadnienia, bardzo żywe, bardzo szybko zmieniające się, są przedmiotem właśnie międzynarodowych stosunków gospodarczych.